Cześć kochani, witam serdecznie w dzisiejszym odcineczku. Na początku chciałabym Was przeprosić, bo dzisiaj moje paznokcie są jako jeden wielki bałagan. Chciałam je, wiecie, zrobić przed odcinkiem, ale przy okazji dzisiaj próbowałam nową pomadkę z Lovely. Znaczy to już nie jest taka nowość, ale dla mnie nowa pomadka. Z Lovely matent coś tam i powiem Wam, że po prostu moje usta już błagają, żebym ja to zjadła. Ja mam wrażenie, że to się zbiera w takie paćki, więc stwierdziłam, że no przeproszę Was i może wytrzymacie jednak dzisiaj moje paznokcie. No i tak, zaczynamy odcineczek, gdzie mamy top 10 produktów, jeżeli chodzi o kosmetyki z AliExpress. I chciałabym zaznaczyć, że do wszystkiego oczywiście link znajdziecie w opisie. Także jeżeli jesteś tutaj nowy, to jeszcze proszę o subkę i oczywiście o kliknięcie dzwoneczka. No i zaczynamy. Jeżeli chodzi o pierwsze produkty, to myślę, że zaczniemy od primerów, no bo czemu nie? Także pierwszy to jest, słuchajcie, SFR Color, nie pamiętam pełnej nazwy, jeżeli chodzi o markę, i to jest Face Primer Oil Free, Fragrance Free i Paraben Free. Na pewno bardzo, bardzo fajny primer, jeżeli chodzi o jego odczucie, to jest taki, powiedziałabym, że bardziej silikonowy, jak widać, tak mam nadzieję, że to widać. I jeżeli chodzi o jego działanie, no on ma nam pomagać, jakby wiecie, z kontrolą oleju, także latem coś, co bardzo, bardzo się przydaje, zwłaszcza dla mnie, bo mam cerę mieszaną. Kolejna rzecz to, słuchajcie, jest totalny hicior, nawet wysyłałam to już do mojej cioci za granicę. To jest, słuchajcie, Kenya Babe Skin Pore Eraser i to jest chyba podróbka z Maybelline, bo wiem, że było właśnie coś tam Baby Skin czy coś takiego i Pore Eraser. Ja tego w Polsce nigdy nie widziałam, ale widziałam za granicą, jak oglądałam tych youtuberów, że coś takiego istnieje z Maybelline. Jeżeli chodzi o ten produkt, to on już jest tutaj troszeczkę różowawy, jest bardziej kremowy, jeżeli chodzi o konsystencję, ale powiem Wam, że działa cuda, po prostu cuda. Od razu zaznaczam, że nie z każdym podkładem się lubi, zwłaszcza z korektorami, mam takie wrażenie. Także jeżeli lubicie używać korektor na nos, to nie wiem, czy to będzie najlepszy wybór. Ale jeżeli chcecie użyć go po prostu bez makijażu albo po prostu macie wielki wybór, jesteście gotowe troszeczkę poeksperymentować, z czym działa, a z czym nie, no to działa cuda. Ja jestem osobą, która ma ogromne pory, po prostu cały czas się z tym męczę, cały czas muszę o to dbać, a to bardzo, bardzo pomaga i ich jakby tak mocno nie zapycha, bo wiele właśnie primerów, które wiecie, zmniejszają nam pory, często je również zapycha. To mnie jeszcze do tej pory nie zapchało, a mam wrażenie, że już z pół buteleczki to na pewno zużyłam, także polecam i każdemu, komu poleciłam, to każdy do tej pory jak najbardziej lubił, także świetny produkt. Kolejną rzecz, i tutaj przepraszam, jeżeli nie znajdę linku, bo to jest moje zamówienie z półtora roku temu, coś w ten deseń, także nie wiem, czy jeszcze po prostu znajdę aukcję. Jak widzicie, to jest niby Too Faced Clawer, ale tak naprawdę no, to jest podróbka. I jeżeli chodzi o opakowanie, no na pewno już po tym czasie magnesy nie działają, także widać, że podróbka. No i tak obecnie wygląda. Przepraszam, że tak dziurawo, no ale chyba widać zużycie, że bardzo lubię. Jeżeli chodzi o tą paletkę, to bym powiedziała, że maty mnie nie zachwycają. Jeszcze te dwa tutaj na górze były dobre. Ten jest beznadziejny, a ten jest okej, ten jest okej. Te są takie, bym powiedziała, że troszeczkę nie bardzo. Na pewno jeżeli chodzi o już te błyszczące cienie, no to tutaj troszeczkę trzeba jakby je nadbudować. Ale jak za takie pieniądze, jeżeli właśnie chcecie tego typu kolory, no to myślę, że nie jest to zły wybór. Zrobię Wam kilka swatchy, także może weźmiemy ten kolor, za którym nie aż tak bardzo przepadam właśnie.
Na pewno trzeba wziąć żółty, bo żółty dużo mówi o paletkach. No i zostały mi dwa paluszki, no to może weźmiemy jeszcze te. Także tak to mniej więcej wygląda. Ja w robieniu słoczy nie jestem najlepsza, od razu mówię, więc może to dziwnie wyglądać. Także jak widzicie, no tutaj jakiejś ogromnej pigmentacji nie ma, ale łatwo można to nadbudować. Na przykład widzę, że tutaj czerwone i pomarańczowe dobrze widać. Także na zasadzie tych kolorków Wam jeszcze dołożę. Także tak jak mówię, jeżeli Wam to nie przeszkadza, jeżeli chcecie popracować z paletką, no to maty bym powiedziała, że na pewno nie są najgorsze. W polskich sklepach pracowałam na pewno z dużo gorszymi, z polskimi kosmetykami, o, w ten sposób. No i weźmiemy kilka błyszczących, także weźmiemy tutaj Spoiler, Woof, Save Them All, Wet Kiss i nie wiem, I Rough You na przykład. Także tak to wygląda. Widzicie, że tutaj na pewno dużo lepiej niż z matami. Tym bardziej, że mam lekko wilgotną rękę po tym, że wycierałam poprzednie swatche. Także jak widzicie, tutaj już nie jest źle, na pewno jest ładnie i fajnie, ale właśnie jeżeli chcecie nadbudować błysku, to pokażę Wam może na zasadzie tego złotowego odcienia. Nie wiem, czy biorę właściwy palec, bo już nie pamiętam, którym nabierałam, ale to mniejsza. Także jak widzicie, nadbudować się da. Teraz już jest jeszcze lepiej, a jak dołożę trzeci raz, to będzie bomba. Także jak sami widzicie, no trzeba troszeczkę nad tymi cieniami popracować, ale ja nie mam uczulenia na żadne cienie, także nie bałam się, że to podróbka. Nigdy nic mi się nie stało od tych cieni. Mojej mamie też nie, bo ją nimi malowałam. Także myślę, że podsumowując, paletka nie jest zła. Raczej bym skusiła się, jeżeli znajdę do niej link, bo tak jak mówię, z tymi podróbkami na AliExpress różnie bywa. Raz potrafią być ponad rok na aukcji, a raz po miesiącu znikają, także tutaj ciężko powiedzieć. A propos jakichś tam, słuchajcie, kolejnych paletek z AliExpress, no to to już wiem, że na 100% będzie. To jest Wicker Your Favorites z marki Focalio, Focalure. Nie wiem, jak wymawiać, ale to jest przepiękna, przepiękna paletka. Wydaje mi się, że mocno inspirowana, o ile nie podróbka którejś tam paletki z Huda, Rose Gold może, nie wiem, nie pamiętam na tyle mocno, żeby Wam powiedzieć na 100%. I tutaj już jeżeli chodzi o jakość paletki, no po prostu lepszej nie ma. Ja ją jeszcze kupiłam zanim Focalure, czy jak tą nazwę się wymawia, jeżeli ktoś wie, to zostawcie w komentarzach. Jeżeli chodzi o właśnie tą paletkę, no to kupiłam jeszcze zanim ceny poszły w górę z tej marki, także się bardzo cieszę, ale nadal są przystępne cenowo. I może weźmiemy po prostu na swatche ten ostatni, wiecie, brzeg, żeby było najłatwiej, bo tutaj jest najwięcej tych matów. Także tak to wygląda. Może na pierwszy rzut oka nie robi szału. Jeszcze wezmę dla Was czarny kolorek. Ale wierzcie mi, że naprawdę cienie fajnie się budują. Pokażę właśnie na przykładzie czarnego. Także jak dobrze sobie zdajecie sprawę, w drogeriach typu na przykład Rossmann, wydaje mi się, że w naturze też nie ma aż tak dobrze napigmentowanych cieni. To mogę jakby Wam gwarantować z tego, co jestem na bieżąco, mam nadzieję.
I jeżeli chodzi tutaj o błyszczące, to myślę, że weźmiemy kilka jakichś randomowych stąd. Także weźmiemy Dubai, Ruby, Gold Mine, może Garnet i oczywiście Salmon, bo to po prostu jak mam na oczach, to każdy chwali i pyta, czym się malowałam. Także jak widzicie, jeżeli chodzi już tutaj o błyszczące cienie, no to szał wow przy pierwszym swatchu, więc wyobraźcie sobie, jeżeli bym zrobiła wam 2 czy 3, to już naprawdę by błyszczała na maksa. Co wydaje mi się bardzo ważne, jeżeli macie na oczach jakieś, nie wiem, zgięcia, załamania, zmarszczki, no wiadomo, że im później, im więcej latek mamy, tym różne rzeczy na naszych powiekach się dzieją, to nie, jakoś nie aż tak bardzo to pokazuje, bo właśnie często jest tak, że jak macie bardzo błyszczące, mocne takie cienie, to że wiecie, że to wręcz pokazuje jeszcze bardziej właśnie to, co macie na oczach. Te fajnie wyglądają. I tak jak mówię, to jest naprawdę taka sprawdzona marka, która ma również stronę internetową, także nie, działa nie tylko na AliExpress i tutaj nie ma czego się bać. Z tyłu zawsze są oczywiście prawdziwe składniki, także polecam serdecznie nie tylko tą paletkę, bo mam znajomych, którzy zamawiali po prostu inne paletki z tej marki i każdy do tej pory był zadowolony. Także polecam. Oczywiście, tak jak mówiłam, do wszystkiego postaram się zostawić linki w opisie. Kolejna rzecz, którą wam pokazuję, jest dość ciężka do znalezienia na AliExpress. Bardziej, prędzej, szybciej na Amazonie znajdziecie, bo ona na AliExpress się pojawia i znika i jest to jedna z droższych rzeczy, którą dzisiaj tutaj pokazuję, bo Focalure na promocji jest dużo tańszy często niż właśnie ta paletka. To jest DZ Cosmetic Aurora Borealis. Mam nadzieję, upadła mi. Mam nadzieję, że nie jest aż tak źle. Z tyłu oczywiście macie wszystkie kolorki. I tak wygląda paletka w środku. Przepiękne, błyszczące się, mieniące się rozświetlacze, których ja też często używam na powiekę. No i tutaj zasłoczuję wam chyba wszystkie kolorki. Mam nadzieję, że się zmieszczą. Także wytrę tylko paluszki, żeby nie zmieszać z innymi. Także jak widzicie tutaj naprawdę fajne kolorki, fajny błysk. To jest właśnie paletka, którą bardzo długo szukałam i którą okropnie chciałam przez to, że oglądam właśnie Anwen. Ona często wyrzuca hole z AliExpress, różne kosmetyki z AliExpress. No i słuchajcie, jak pokazała po prostu tą paletkę, to ja byłam na zasadzie, muszę to mieć. I później tak, ale na pewno musisz to mieć, przecież po co ci aż tyle rozświetlaczy? Ale później takie, no ja jednak muszę to mieć. Także troszeczkę pod jej wpływem, ale głównie przez to, jak świetny jest po prostu kosmetyk, kupiłam i polecam. Kolejne rzeczy, jakie mam dla was pokazania, to też będzie jeszcze jeden rozświetlacz, tylko to już jest pojedynczy. I tutaj mówię o firmie O2O. Ja ogólnie, jeżeli chodzi właśnie o te rozświetlacze, często je... Już poleciało. Często je sobie sprzedawałam dla znajomych, czy nawet próbując wystawiać na marketplace za troszeczkę drożej. I ten właśnie przyszedł pęknięty, więc zachowałam dla siebie. Nie będę więcej podnosić, bo cały czas wylatuje, mimo że próbowałam go naprawić. No i tak wygląda rozświetlacz, także jak widzicie, niesamowity, przepiękny. Nie jestem pewna, czy to jest podróbka, bo kiedyś widziałam chyba z Too Faced, ale też nie jestem pewna, czy to było Too Faced, czy było coś innego.
też w formie właśnie takiego serduszka widziałam rozświetlacza. Także nie do końca jestem pewna, czy to podróbka, ale nawet jeżeli nie, no to po prostu jest świetne i serdecznie polecam. Kolejną rzecz, jaką tutaj mamy, to jest, słuchajcie, taki balsam na usta. Często widzimy właśnie w tego typu opakowaniach w Rossmanie, ale to jest zupełnie co innego. W Rossmanie mamy taki okropny konsystencji zapachu syropu na kaszel dosłownie. Przynajmniej jeżeli chodzi o ten czerwony. A tutaj już mamy, słuchajcie, taki bardziej balsamowy, bardziej jak Essos, jeżeli dobrze mówię. No i jeżeli chodzi o tą sówkę, to niektórzy mogą kojarzyć, bo był taką niebieską, tak konkretnie dwie niebieskie dawałam na konkurs właśnie z Nostaila, z tego względu, że bardzo przypomina Fibka z Nostaila, także tutaj z tego co wiem, zwycięzcy byli zadowoleni. No i tak, kolejną rzecz, jaką Wam pokazuję, to są Longwear Lash You Can Be Eyeliner. I teraz tak, jeżeli chodzi o to, to na pewno Wam podlinkuję, skąd kupiłam. Natomiast te eyelinery, słuchajcie, już mi się kończą, także swatche będą jakie będą, no bo to jest końcówka. Ale właśnie ostatnio, kiedy chciałam sobie zamówić znowu, no bo mi się kończą, a to po prostu najlepsze eyelinery według mnie na świecie, no to niestety wszędzie są niedostępne i no nie wiem, czy to jest przez to, że teraz jakoś fabryki są pozamykane, bo wiecie, koronawirus i te sprawy, czy to będzie produkt już taki, wiecie, niedostępny na dłużej, nie wiem, ale po prostu eyelinery są przepiękne. Końcóweczki Wam nie pokazałam, to jest taka końcóweczka bardziej taka włoskowata, bardziej jak pędzelek. I powiem Wam, że to są najłatwiejsze eyelinery, z jakimi do tej pory pracowałam. Nic się z nimi nie działo, ja je często, mimo że one tutaj mają taki piękny diamencik, stawiałam na odwrót, bo miałam wrażenie, że dzięki temu później jest ta pigmentacja lepsza. No ale zawsze też możecie wstrząsnąć, bo tutaj jest w środeczku taka kuleczka. Także to jeżeli chodzi o właśnie te eyelinery. Kolejną rzecz, jaką mam dla Was do pokazania, to już jest rozwalone opakowanie, bo ja specjalnie, słuchajcie, otworzyłam, żeby wyjmować i dostawać się do resztek, bo po prostu ja bez tego żyć nie mogę. To jest McPhee New Instant Age Rewind Razor Dark Circles. I to jest, słuchajcie, wydaje mi się, że podróbka tego korektora z Maybelline, bo dla mnie wygląda identycznie. No i nazwę ma chyba taką samą. Jeżeli chodzi właśnie o ten korektor, to pod oczami jakoś aż tak dobrze mi się nie spisywał, tym bardziej, że był dla mnie za ciemny. No i pomyślałam, jak go inaczej wykorzystać, skoro korektor jest ciupkę za ciemny. No i użyłam go, słuchajcie, jako bazę pod cienie i od tamtej pory nic innego po prostu nie używam. Nic mi tak dobrze cieni nie trzyma, bo mi cienie szybko schodzą z powiek, mam bardziej tłuste powieki, także no to po prostu dla mnie bombą jest i ja bez tego w ogóle nie maluję się. Po prostu jeżeli to się kończy, jeżeli tego nie mam, jeżeli stąd nie wygrzebię, to już żadnych cieni nie nakładam, maksymalnie eyeliner, bo wiem, że nic mi się tak dobrze, na niczym tak dobrze nie utrzyma. Także gorąco, serdecznie pozdrawiam, tym bardziej, że cena to jest jakieś 10-11 zł zazwyczaj. Na promocjach możecie nawet taniej dorwać, także polecam, polecam, polecam i serdecznie polecam, jeżeli szukacie fajnej bazy pod cienie po prostu. No i ostatnia rzecz, którą również serdecznie i gorąco wszystkim polecam, to są pomadki z Miss Rose. To akurat mam w kolorze 56 Kiss Me Stupid i ją Wam pokażę, bo ta jest po prostu w moim ulubionym kolorze. Jak widzicie, pomadki dosłownie takiego koloru, jakiego jest opakowanie, takiego są. Także fajna sprawa, że nie trzeba tam grzebać i szukać, która to jest, wiecie, o co chodzi. Tak wygląda taki swatch. Teraz mam wrażenie, że kamera nie oddaje tak do końca koloru. To jest taki ni to czerwonawy, ni to wiśniowy, coś pomiędzy tym kolor.
Bardzo przepięknie wygląda na ustach. Jest to matowa pomadka, więc ja zawsze troszeczkę inaczej ją nakładam niż standardowa. Czyli najpierw kładę balsam na usta, później kładę tą pomadkę, później odciskam na chusteczkę i później kładę drugą warstwę. I tak spokojnie Wam przetrwa prawie cały dzień, chyba że będziecie jeść coś naprawdę, naprawdę tłustego. Także serdecznie polecam, no i też zaznaczam, że ogromnie łatwo się ją dokłada, jeżeli już Wam się zje. Także to jest moje 10 produktów takich na tą chwilę, które są topką, jeżeli chodzi o kosmetyki z AliExpress. To nie znaczy, że mam, że nie mam ich więcej. Także na pewno taka druga część kiedyś powstanie. Także jeżeli Wam się odcineczek podobał, zostawcie koniecznie łapki w górę. To dla mnie oznacza, że chcecie właśnie tą drugą część. I dajcie mi znać, czy rzęsy też uznajecie za kosmetyki. Jeżeli tak, to wtedy by się pojawiły właśnie też rzęsy z AliExpress. No i tak, to na tyle. Także trzymajcie się cieplutko. Wszystkim miłego dnia czy wieczoru życzę. Pa, pa!